Bitcoin szarżuje w kierunku halvingu 52 tysiące dolarów kosztuje. Bitcoinów na giełdach historycznie jest wyjątkowo mało, a stablecoinów znacznie więcej niż w roku 2020. Wszystko wskazuje na to, że do czwartego halvingu cena może rosnąć jeszcze bardziej, a to wynika z faktu, że choć widzimy ogromne wzrosty ceny, to nadal nie widzimy tak zwanej ulicy, czyli emocji na rynku, które na chwilę obecną, pomimo tych wzrostów, są na poziomie zbliżone do tego, który był. W roku 2020 w okolicach 7-10 tysięcy dolarów. Wtedy podobnie byliśmy jeszcze przed przebiciem wcześniejszego all-time high. I na chwilę obecną sytuacja wydaje się do tamtej być dość zbliżona. I choć bardzo szybko zbliżamy się do poziomu, gdzie stosunek zysków do strat na sieci bitcoina sięgnie swoich szczytów, to nadal ta przestrzeń, która daje szansę na jeszcze większe podbicie ceny, istnieje. W ostatnich godzinach znacznie większe zakupy wśród traderów na Binance były widoczne. Widzieliśmy to poprzez wybicia metryki CBR na Max Data. Jak również jeszcze więcej traderów pootwierało pozycje na giełdach z dźwignią, co widzimy na metryce Open Interest. Rynki światowe nadal sprzyjają wzrostom bitcoina. SP500 nie ustępuje i ta popa na SP500 z ostatnich dni pociągnęła bitcoina do obecnych poziomów. Podobnie dobrze ma się kompozyt 100 największych spółek na Nasdaq, które w ostatnich dniach również odnotowały wzrosty, co również było korzystne dla bitcoina. Jednym argumentem za tym, że rynek dopiero się rozkręca, są bardzo nikłe wyprzedaże ze strony holderów, zarówno długo jak i krótkoterminowych które w poprzednich cyklach Byka były na znacznie wyższych poziomach, gdy Bitcoin zaczynał swoje dynamiczne wzrosty. Podobnie holderzy długoterminowi, którzy chociaż wyprzedawali się w ostatnich tygodniach, nie były to tak masywne wyprzedaże jak w poprzednich okresach, gdy Bitcoin sięgał szczytowych poziomów. Oczywiście nie da się ukryć, że obecna sytuacja dla bitcoina może być także bardzo ryzykowna. Przez ostatni miesiąc zaliczyliśmy ponad 30% wzrostów, zatem 30-20% odreagowanie również mogłoby mieć miejsce. Tylko pytanie jest, co by takie odreagowanie mogło poprzedzać? Przykładowo, napływ bitcoinów na giełdy. Nagły, duży napływ, tak jak miało to miejsce w przeszłości, zwiększenie podaży bitcoinów. Na giełdach, a tym samym możliwość nagłego, dynamicznego zbicia wyceny bitcoina. Albo masywne wyprzedaże ze strony holderów długoterminowych, tak jak również miało to miejsce wielokrotnie w przeszłości, gdzie holderzy wyprzedający się zaznaczali niejako lokalne szczyty bitcoina. Tylko w przeszłości, praktycznie w każdej tej sytuacji, mieliśmy do czynienia z ważnym wydarzeniem, które oznaczało dla rynku skrajne emocje. Na przykład szczyt w roku 2021, wejście Coinbase na NASDAQ, czyli Coinbase IPO, pod które rynek wcześniej długo, długo grał, wyceniając tę finalną ekscytację wcześniejszymi, dużymi podbiciami ceny. Na drugi szczyt w roku 2021 w tamtym okresie dowiedzieliśmy się, że Fed będzie miał zamiar podnosić stopy procentowe. To był nagły zwrot akcji. Natomiast w sierpniu 2023 Evergrande w Stanach Zjednoczonych ogłosiło bankructwo. Więc takich sytuacji pozytywnych albo negatywnych, które na cenę bitcoina wpływały, było wiele. Pytanie jest zatem, co wydarzy się teraz? Pod jakie wydarzenie gra rynek? No i jeżeli wiemy, że najważniejszym, bardzo medialnym wydarzeniem będzie halving, czwarty halving bitcoina, gdzie prawdopodobnie emocje będą sięgały zenitu, media światowe, w telewizji, w gazetach będą pisały, mówiły o tym, że bitcoin ma lub miał halving, co historycznie powodowało za każdym razem pompy, ogromne, ogromne wzrosty bitcoina. Więc jeżeli możemy się domyślić, że taka narracja będzie po Halvingu, czyli 17 kwietnia, to możemy sobie również zadać pytanie, jaki będzie najbardziej korzystny moment do zebrania profitów z rynku. Najbardziej korzystnym takim momentem będzie czas najwyższych emocji, największej ekscytacji, wtedy, kiedy. Tzw. ulica, czyli inwestorzy, którzy wkraczają w rynek po raz pierwszy, będą do tego rynku dołączać. A kiedy to będzie? W okresie największego medialnego wydarzenia w najbliższych miesiącach, którym najprawdopodobniej będzie czwarty halving Bitcoina. I tak jak wyjątkowo ważnym wydarzeniem był deadline ETF-ów 10 stycznia, również bardzo medialne wydarzenie, to najzwyczajniej w świecie przed takim wydarzeniem nie opłacało się zbierać tych profitów, ponieważ nie było jeszcze wtedy punktu kulminacyjnego emocji. Jeszcze wtedy nie wkraczała ulica w rynek. Najlepszym momentem na zebranie profitów był sam moment decyzji i jeden dzień tuż po tej decyzji. Zatem powstaje pytanie, czy podobnie najlepszym momentem nie będzie czwarty halving, a co za tym idzie? Moment sprzedaży ewentualnych zysków właśnie w trakcie czwartego halvingu lub tuż po... To są tylko moje analizy, które mogą się dynamicznie zmieniać. Pamiętajcie, że ja rynek obserwuję praktycznie 24 na 7, właśnie po to, żeby reagować na różne zmiany, które również dzieją się dynamicznie. Więc nie bierzcie mnie za słowo, jeżeli za parę miesięcy będzie nieco inaczej niż mówię w tym momencie. Niemniej jednak rosną altcoiny, ponieważ kapitał przelewa się z bitcoina już do mniejszych kapów. I tak na przykład w ostatnich 24 godzinach token VET, czyli VChain. Do bitcoina zyskał ponad 15%. Wczoraj o godzinie 10 dodali ten tweet, po którym cena zyskała ponad 9% do bitcoina, a brzmiał następująco: VeChain dołącza do globalnej społeczności technologicznej pod koniec tego miesiąca, rozpoczynając kampanię opartą na technologii, mającą na celu zapewnienie zrównoważonej przyszłości, ale jeszcze bardziej niż sam token VET, wzrósł również token powiązany, czyli WTHO od czasu tweeta ponad 30%. W stosunku do dolara, a od momentu, gdy Bitcoin sięgnął 52 tysięcy, ten token zyskał ponad 40%. Dlaczego społeczność zareagowała takimi wzrostami? Być może dlatego, że VeChain napisał, że podczas wydarzenia w Barcelonie podzielimy się ważnym ogłoszeniem na temat tego, w jaki sposób zamierzamy budować better dzięki technologii blockchain. Better z dużej litery. WET to platforma blockchain skoncentrowana na rozwiązaniach dla łańcucha dostaw. W prostych słowach można porównać to do systemu śledzenia przesyłek, ale na znacznie bardziej zaawansowanym poziomie. Umożliwia firmom monitorowanie autentyczności i pochodzenia produktów na każdym etapie łańcucha dostaw od produkcji po dostarczenie końcowemu odbiorcy. Natomiast VET jest rodzajem waluty używanej wewnątrz tego systemu, pozwalającej na realizację transakcji i interakcji z aplikacjami na platformie WeChain. A token WTHO, czyli WeChain Tor, to token, który służy jako paliwo dla transakcji przeprowadzonych na blockchainie. WeChain Tor. W prostych słowach, gdy firma chce zarejestrować transakcję lub operację na WeChain, musi zużyć trochę WTHO, podobnie jak potrzebujesz paliwa, aby poruszać się samochodem. Ten mechanizm zapewnia, że sieć może funkcjonować płynnie i efektywnie, rozdzielając koszty operacyjne między użytkowników platformy. Na tym kanale staram się dla Was znajdować powody wzrostów altcoinów, po to, żebyśmy potrafili jako społeczność. Jeszcze lepiej spekulować pod konkretne wydarzenia i rozumieć, jakiego rodzaju niosy są w stanie pompować ceny tokenów w górę, a jakie dampować te ceny. Na kanale telegramowym otwartym Maxdata App regularnie takie podsumowania są dodawane, a dołączyć można do niego poprzez rejestrację i podłączenie telegrama. Od wczoraj wzrósł również token Prom, ponad 90%. A powód tego wzrostu nie jest mi do końca znany. To, co udało mi się znaleźć w sieci, to wpis od Traders POV, w którym dosłownie na godziny przed tym prawie 100% pumpem wskazał on, że jego zdaniem ten coin najprawdopodobniej będzie miał kilkudziesięcioprocentowy wystrzał w najbliższych godzinach. Ale była to tylko i wyłącznie analiza techniczna. Ciekawy jestem, czy miał tutaj również jakieś informacje insiderskie. I od razu dodajmy, nie wszystko jest w 100% kolorowe, gdy otrzymujemy newsy dotyczące współprac czy, czy strategicznych partnerstw lub inwestycji. Przykładowo, oficjalny profil PROM dodał informację o uzyskaniu strategicznej inwestycji od Andrieja Graczewa. Napisali, że są tym podekscytowani. Dwie godziny wcześniej sam Andrzej Graczew napisał o tym, że zaczyna inwestować w ten projekt. Ale te dwa tweety pojawiły się już po wzroście tego tokena. Innymi słowy, jeżeli uzyskujemy informację, która jest publikowana już na górce po kilkunastu lub po kilkudziesięcioprocentowym podbiciu ceny, to istnieje ogromne, ogromne ryzyko dumpu tej ceny. Najprościej mówiąc, tego, że przepłacimy w danym momencie za token. Nawet pomimo dobrej informacji. Co nie oznacza, że wszystkie newsy pojawiają się już po wzrostach. Wczorajszy news, o którym mówiliśmy, dotyczącym publikacji protokołu RGB. Pojawił się, co prawda, już po wzroście ponad 30%, zatem było to ogromne ryzyko, ale pomimo tego ryzyka rynek dalej pompował cenę tego coina na chwilę obecną ponad 120% w ostatnie dwa dni. Do bitcoina wzrasta również API 3. 9 lutego o godzinie 19 podali ten tweet. Z radością ogłaszamy nasze partnerstwo z QBlockchains, liderem w dziedzinie bezpieczeństwa blockchain i kryptografii kwantowej. Quantum Blockchains dołącza do naszej rosnącej listy dostawców, którzy dostarczają losowe liczby dla aplikacji typu blockchain, takich jak NFT i gry. Od czasu publikacji tego newsa, wycena tego tokena wzrosła o ponad 41% w 5 dni. A 30 stycznia o godzinie 17.00 inna informacja, po której cena natychmiast nie wzrosła. Miała najpierw spadki rzędu 12% w 2 dni, później podbicie o 17 w 3. I brzmiała następująco: Ekscytujące wiadomości: Init Capital zintegrowało nasze weryfikowalne, zdecentralizowane źródła danych, aby zasilić swój rynek pieniężnymi Liquidity Hook na 0x Mantle. Init ma działać jako warstwa płynności, ułatwiając użytkownikom działania DeFi i wspierając przypadki użycia do tworzenia aplikacji zdecentralizowanych. Warto również zwrócić uwagę na ten kapitał, który przelał się w projekt API 3 zaraz po wzrostach bitcoina na poziomie 52 tysięcy dolarów, bo w ostatnie 17 godzin ten projekt zyskał ponad 38%. API 3 to projekt blockchain, który ma na celu ułatwienie bezpośredniej integracji danych z zewnętrznymi API, z aplikacjami zdecentralizowanymi, bez potrzeby polegania na pośrednikach znanych jako Oracles. W praktyce API 3 działa jak most, który. Pozwala smart kontraktom na blockchainie rozmawiać bezpośrednio z danymi z realnego świata, co jest kluczowe dla wielu aplikacji, takich jak finanse zdecentralizowane. Token API 3 służy do zarządzania protokołem i jako środek płatniczy dla operatorów API, którzy chcą swoje dane udostępniać bezpośrednio blockchainom. W kontekście innych rozwiązań Oracle w ekosystemie blockchain, takich jak Chainlink, który jest jednym z liderów w tej przestrzeni, API 3 proponuje. Innowacyjne podejście, eliminując potrzebę zewnętrznych oracles, poprzez bezpośrednią integrację API. Chainlink i podobne projekty zazwyczaj polegają na sieci zewnętrznych operatorów, node operators, którzy przekazują dane z zewnątrz do blockchaina, co może wprowadzać dodatkowe ryzyko i koszty. API3 dąży do uproszczenia tego procesu i zwiększenia jego bezpieczeństwa oraz transparentności poprzez bezpośrednią integrację. W ostatnich dwóch dniach wzrasta również token STX o ponad 29% po o opublikowanym 13 lutego, w którym napisali Ujawniamy dwa ekscytujące ogłoszenia dotyczące ekosystemu Stax i w tym twicie zaprosili do uczestnictwa w transmisji na żywo na Twitterze. No ale właśnie to, co było najważniejsze w tym wpisie, to ujawniamy dwa ekscytujące ogłoszenia dotyczące ekosystemu Stax. W zasadzie natychmiast rynek postarał się to wycenić. I tutaj, pod tym wpisie, dosłownie półtorej godziny, ponad 5% podbicia cenowego w stosunku do ceny Bitcoina. Ciekawe jest również, że podbicie cenowe do Bitcoina miało miejsce zaraz po wzroście Bitcoina na poziom 52 tysięcy dolarów, bo po dosłownie trzech godzinach token Stax już ponad 7% do Bitcoina zyskał. Na tym kanale właśnie tego typu informacje staram się dla Was analizować. Ponieważ właśnie jesteśmy w trakcie tworzenia filtrów DAO dla społeczności MAX Data, które najważniejsze informacje ze świata, właśnie tego typu newsy będą miały za zadanie odfiltrowywać w taki sposób, żebyśmy wiedzieli pod które najbardziej warto jest spekulować. A jeżeli macie zdolności w tworzeniu Explainer Videos albo Reelsów, to Max Data App oferuje w tym momencie coś w rodzaju pracy, zatrudnienia i ogłoszenie brzmi następująco. Zapłacimy za stworzenie Explainer Videos. Zależy nam na kilkudziesięciu Reelsach miesięcznie. Tematy 30-sekundowych Reelsów to na przykład proalerty, backtesty albo boty handlowe, tutaj są odnośniki. I jeżeli jesteś zainteresowany długoterminową współpracą z Max Data App, to stwórz 30-sekundowy Reels na jeden z powyższych tematów i wyślij go do Max Data Crypto na Telegramie wraz ze swoją stawką finansową. Więc jeżeli potraficie i lubicie tworzyć animowane explainer videos w formie Reelsów, to jest bardzo ciekawa oferta, jak również możliwość stałej współpracy z projektem. Dajcie znać, co sądzicie na temat takich materiałów, na temat Bitcoina, jego halvingu i kiedy Wy będziecie mieli zamiar zbierać Wasze profity z rynku. Czy będziecie czekać do momentu największych emocji, albo do jakiegoś innego momentu, o którym na tym materiale nie wspomniałem? Czy akumulujecie Ethereum w stosunku do Bitcoina, który już w maju ma mieć deadline'y dotyczące ETF-ów? Oraz czy spekulujecie lub macie zamiar spekulować pod newsy dotyczące altcoinów, ich partnerstw, upgrade'ów i czy chcecie takich informacji na tym kanale jeszcze więcej? Jak zwykle ja wam życzę udanego dnia, trzymajcie się i niech Hossa będzie z nami.